mogło być inaczej. Jego... Nie macie za dużo telewizorów. No raczej nie. Powiedz mi, może skoro teraz zdecydowaliście się na taką nowinkę techniczną jak DVD muzyczna, o tradycjach myślicie, czy w naszym kraju i to co powiedziałeś, jeśli chodzi o stacje muzyczne, te telewizyjne, to nie ma sensu? Ja myślę, że nie ma sensu generalnie robić teledysków w tej muzyce. Rozmawiałem nawet kiedyś to z poważnymi ludźmi, którzy odradzili mi to, powiedzieli, że to jest po prostu wyrzucenie pieniędzy i szkoda pieniędzy. Koszt około 100 tysięcy złotych i to będzie gdzieś leżeć. I, no nie ma gdzie puszczać tego, nie ma takich programów, gdzie emitować to wszystko. Jest parę programów, które lecą, leci muzyka, to już jest muzyka lat 2010 i tak dalej, to już jest nowa jakby epoka elektroniki i tego wszystkiego. Żywej muzyki już tak naprawdę bardzo rzadko można słuchać i widzieć w telewizji. Chyba, że powstaną jakieś programy, nowe stacje, no to wtedy zaczniemy się bawić w takie rzeczy. A póki co jesteśmy w swoim jednak bardziej żywym koncertowym. Tutaj mam pytanie teraz też do kolegów odnośnie, pamiętam, ty chyba się skrzywiłeś, jak tam wspomniałem, gości, ale powiedz mi, mam takie pytanie odnośnie tego, 15 lat pracy i macie takich fanów, którzy, nie wiem, chcą poszukiwać dobrej muzyki, otwierają się na dobrą muzykę, ale właśnie gdzieś w mediach tego kryje jest jakby mało. To jest jakby tutaj oczywiście nazwisko Sebastian Riedel i Jam. Jamu wiadomo, zawsze będzie dużo i zawsze o Jamie będzie się mówić, ale mam gdzieś takie wrażenie, że tego Clean naprawdę nie było zbyt wiele. Ja pamiętam, spotkałem, usłyszałem was po raz pierwszy i miałem przyjemność z tobą rozmawiać. Zresztą zdjęcie mam z tobą zrobione, nie wiem czy pamiętasz. Kalamosir zawsze festiwal przeciwko sektom, tam bodajże grał chyba Mateusz, wykończyliście imprezę. I dla mnie byliście takim zespołem, można powiedzieć, objawieniem, jeśli chodzi o muzykę taką, nie wiem, bluesrockową, rock'n'rollową. Strasznie wtedy akurat uwielbiałem słuchać Black Crowes i mówię, kurczę, no jest coś takiego fajnego, no bo bałem się trochę tego, że jak Sebastian Riedel, to oczywiście nie będzie jakaś próba kopiowania albo naśladowania taty, co też może by było zrozumiałe, ale wręcz przeciwnie. Nie masz takiego wrażenia, że tak przez te 15 lat troszeczkę was za mało? Ale jesteście, no, moim zdaniem, wyjątkowym zespołem, jeśli chodzi o taką bluesrockową scenę. No właśnie, no i tutaj jest nowe pytanie, tak jak wcześniej powiedziałem, to zależy wszystko od tych mediów i od tego, kto, gdzie, jak i to wszystko się pojawi. My nie nalegamy na to, byliśmy kiedyś, może byśmy byli bardziej medialni, ale zerwaliśmy z kontrakty z tymi wielkimi wytwórniami, jesteśmy niezależni i dlatego między innymi tak się dzieje. No. Nie nalegamy, nie biegamy za tym, żeby wszędzie coś było słychać o tym i po prostu wydaje mi się, że muzyka sama ma się bronić i to ludzie powinni wybierać tę muzykę, a nie komputery, bo akurat teraz losuje komputer, muzykę puszcza, także to od tego chyba zależy. Jesteśmy zespołem komercyjnym i nie jest to nasz sposób na biznes. No właśnie, bo chciałem się dowiedzieć, czy ta niezależność wystarcza na te motto, które macie wpisane, że żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć. Czy jednak ta niezależność na to nie pozwala, tak żeby tylko utrzymać się z grania? Na razie Bogu dzięki, dajemy radę. I nagrywamy, pojawiają się nowe płyty bez jakiejś takiej szerokiej właśnie reklamy. Trochę wybiegamy w przyszłość odnośnie kolejnego festiwalu imienia Ryśka Riedla. Możesz już zdradzić jakieś takie plany? Jestem tak, kto się pojawi, kto zagra, czy nie? Ja bardzo jeszcze nie wiem. Adam, zaprosiłem jeszcze Adama tutaj na koniec. Jeśli chodzi o wasze plany koncertowe, można to oczywiście śledzić na stronie internetowej. Najbliższe granie gdzie? To Poznania jest. A w niedzielę w grudniu, jak nie utonie oczywiście. A może, bo właśnie zjechałem po 5 dniach i nie jestem za ciekawie. Powiedzcie mi, czujecie się lepiej w studiu pracując, czy na scenie, na żywo? Ja myślę, że i tu. W studiu jest o tyle, bo też jest na żywo. Właśnie, jesteśmy z tym, który nagrywa 100%. Nie nagrywamy wszystkiego osobno i tak dalej, gramy po prostu tam na koncercie. Myślę, że jest więcej czasu, można się zatrzymać i
powtórzyć to wszystko na koncercie. Nie powtarzamy się cały czas. I często bisują. To było widać chrzczenia. Powiedzcie mi efekt finalny. Tak jak mówiłeś, że oczywiście coś byście tam poprawili, coś byście pozmieniali, ale pewnie każdy z nas wypodał sobie to DVD muzyczne w domu i wrażenie jak? Robi wrażenie? Mam nadzieję, że tak. Zależało nam na tym, żeby to było jak najbardziej autentyczne, naturalne. Tam było jak najmniej jakichś elektronicznych wstawek. Jak mówię, jak najmniej ściemy. A powiedzcie, skoro było DVD muzyczne koncertowe, o płycie takiej stricte live koncertowej myślicie? Żeby to wyszło też na CD, na nośniku takim? No myśleliśmy właśnie wcześniej o tym, żeby nagrać płytę koncertową live. A wtedy się złożyło, że dało nam się nagrać z orkiestrą pierwszy koncert live, który jest wydany dla publiczności. Natomiast na pewno jeszcze będziemy mieli zamiar nagrywać koncerty w naszym gronie w pięcioosobowym, bez orkiestry. Jest tam taki przedsmak na tej płycie, bo w dodatkach jest kilka utworów zagranych właśnie w naszym tylko stricte gronie, bez zaproszonych gości. To jest rzecz fajna, że nie jest to takie powiedzmy słowa DVD, tylko takie środowiski możemy również na nim znaleźć. Pojawiają się tam różne ciekawostki. Powiedzcie mi też, jeśli chodzi o to wydanie, jest taki manier powiedzmy książeczkowy, podoba mi się to, co robi wydawnictwo Agorowskie, o dziwo. Mamy coś tam do poczytania, jeśli chodzi, nie wiem, może takie streszczenie historii, czy w środku, nie wiem, jakie zdjęcia fajne są, czy nie. Jak najbardziej jest w środku kolorowo, jest co czytać, jest, ale przede wszystkim co oglądać. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze.